Dzień dobry, panie Antoni. Witaj, Wojtku. Panie Antoni, pan Antoni zagrał Eugeniusza Bodo, ale takiego młodego, no nie, który tutaj po Łodzi hasał. Jak się czułeś w jego roli, hasając po tym przepięknym mieście, które było pokazane 100 lat temu? No wiesz, ja mam do Łodzi sentyment ogromny zawsze, dlatego że się w Łodzi urodziłem 27 już lat temu, Jezu. I grając postać Bogdana Eugeniusza Żyno, który się tutaj wychowywał, co prawda urodził się w Genewie, ale tutaj żył jako dziecko, no miałem taką miałem takie poczucie jakiejś takiej magii, która dzieje się na moich oczach, to znaczy ta scenografia, która w połączeniu z architekturą tego miasta, no, dawała przepiękny obraz Polski tamtych lat, Łodzi z tamtych lat, i miałem takie poczucie, kurczę, ten facet też biegał po tych ulicach 100 lat temu, a ja, urodzony tutaj, odtwarzam jego życie w podobnych miejscach, więc miałem takie poczucie, że robimy coś magicznego, i wierzę, że widzowie odnajdą to na ekranie, ale z tego, co dzisiaj zobaczyłem tutaj na pierwszej projekcji kinowej, w jakiej brałem udział, właśnie w Łodzi, w kinie Helios, raczej to się udaje i cieszę się, że przyjęcie naszego serialu jest tak ciepłe. Jakie to uczucie być na premierze serialu telewizyjnego, który odbywa się w kinie, bo to nie jest częstym wydarzeniem? No, ale ten serial robiliśmy bardzo długo i każdą scenę dopracowywaliśmy w najmniejszym szczególe, metodą filmową. Powstawały zdjęcia do Bodo. Kamil Płocki, odpowiedzialny za zdjęcia, uważam, że zrobił fantastyczną robotę i kiedy pierwszy raz widziałem fragmenty na małym ekranie, od razu miałem poczucie, że to powinno być w kinach. I dzisiaj potwierdziły się moje przypuszczenia. Serial Bodo mógłby równie dobrze być oglądany w kinach. Będzie w telewizji. I super, bo mamy niedzielę 20:25. Wierzę, że jak największa ilość widzów będzie oglądała nasz serial, ale jeżeli kiedykolwiek będzie okazja do obejrzenia odcinków w kinie, to zapraszam, bo to jest też świetne miejsce do oglądania naszego serialu. Dziękuję Ci bardzo. Mam jeszcze dzisiaj jedną serdeczną prośbę. Czy pozdrowisz widzów kina Bodo? Jasne. Serdecznie pozdrawiam widzów kina Bodo. Zazdroszczę Wam, że będziecie oglądali dzisiaj filmy Eugeniusza Bodo. Ja muszę wracać, ale kochani, do zobaczenia i oglądajcie nasz serial co niedziela 20:25. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.